Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj, zamiast tuningować nowe furki w tym odcinku, będę chciał popowiadać troszeczkę o tej mojej rozgrywce tutaj w GTA i ogólnie o tym wszystkim tutaj, co się dzieje. Znaczy, chodzi mi ogólnie o was wszystkich, o osoby, które wbijają do GTA, do mojej sesji, albo do sesji, gdzie ja jestem, albo ja wbijam do sesji, gdzie są te osoby. Po prostu spotykam różne osoby. To są przeważnie jacyś młodzi chłopacy, którzy bardzo chcą ze mną pograć. Ja to rozumiem, że oni chcą ze mną pograć, że wy chcecie ze mną pograć i że, no, krótko mówiąc, podniecacie się tym, że jestem z wami w sesji, ale naprawdę nie ma się czym podniecać. Ja często gram sobie poza odcinkami w GTA, bo jest to jedna z moich ulubionych gier, jak nie najbardziej ulubiona, w jaką gram. I powiem wam, że jeśli chcecie ze mną naprawdę pograć na luzie, nie wiem, coś tam porobić, jakieś skrzynki czy cokolwiek, to nie pytajcie się mnie po 25 razy, czy nagrywam, czy robię tuning, czy z nim zagram, czy coś tam. Tylko po prostu traktujcie mnie na luzie, no nie wiem. Napiszcie do mnie na czacie: ej Lucek, masz może chwilę pograć ze mną, porobić paczki, czy tam zrobić jakiś napad? To ja bardziej przychylnie na to patrzę, bo wiem, że ta osoba jest w miarę normalna i mogę z nią na luzie pograć, a nie, że zaraz będą jakieś pytania, nie wiadomo o co. Czy nagrywam, jak tam YouTube, coś tam. Od tego jest w ogóle inne miejsce, żeby zadawać takie pytania, a nie właśnie gra, kiedy ja przeważnie gram sobie prywatnie i chcę się wyluzować, tak? No naprawdę bardzo często spotykam takie osoby, które piszą do mnie na czacie i nie robiłbym tego filmiku i nie mówiłbym o tym, gdyby mi nie było głupio, że tym osobom nie odpisuję, bo ja nie mogę dać sobie też wejść na głowę, że będę każdemu odpisywał i robił to, co każdy tam chce, żebym tylko spędził z kimś czas, no. Ja mogę z kimś pograć, są live'y, gramy wtedy wyścigi wszyscy razem. Gram też głównie z ekipą, no nie ukrywam, że nie, no bo oni też dodają jakichś tam swoich znajomych i wtedy też gramy razem. A bawimy się ogólnie w ramach tych live'ów, prawda? To jest takie miejsce, gdzie właśnie poświęcam czas specjalnie dla was, abyśmy razem sobie pograli. Natomiast ten czas taki prywatny, gdzie gram sobie w GTA, to jest miejsce i obszar czasu, kiedy chcę się naprawdę wyluzować i oczywiście mogę z kimś pograć, no bo ja gram w online po to, żeby właśnie z kimś grać, nie tylko ze swoją ekipą, ale lubię też pograć z zupełnie obcymi osobami, więc nie ma dla mnie jakby problemu, żeby komuś tam pomóc, porobić paczki, nic na tym nie zarabiając, bo ja czerpię fan z samego, nie wiem, pomagania, czy grania ogólnie, jeżdżenia samochodami, po prostu zabawy w GTA, prawda? Więc dla mnie to nie jest problem, aby komuś tam pomóc, czy z kimś tam pograć, nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt jakby traktowania mnie. Traktujecie mnie jak osobę, która nie wiem kim jest. To jest taki świat troszeczkę YouTube'owy, że YouTuber jest takim idolem, może jakby kimś nie wiem kim. Nie wiem jak to nazwać w ogóle. Ale dla was jest ktoś taki, no bardzo, bardzo może ważny, czy nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, naprawdę. Nie wiem do czego to przyporządkować, bo to ani nie jest jakiś tam aktor, ani nie jest to nie wiadomo jaka osoba, którą znamy z filmów, czy nie wiadomo czego tam. No i właśnie chciałbym, żebyście przestali mnie tak traktować, a szczególnie w grze, gdzie chcę się dobrze bawić i naprawdę często i gęsto będę przychylniej patrzył na takie osoby, które chcą na luzie ze mną pograć, niż na osoby, które ciągle się pytają o to samo, nękają mnie dość nawet tymi pytaniami, wysyłają dużo pytań na social clubie tutaj, jak otwieram sobie, akurat teraz będę miał chyba wiadomości od ziomków, ale jest tych wiadomości dużo, no jest tego naprawdę od osób, których nie znam w większości. I każdy chce tam jakoś pograć, zagrać, coś porobić ze mną i nie ma problemu, ale chodzi o to, że ja muszę też wyselekcjonować te osoby, które mam nadzieję, że będą normalne i będą normalnie ze mną grały, a nie jak na przykład będziemy robić sobie paczki, to ktoś będzie cały czas ze mną jechał, zamiast zająć się swoim zadaniem, prawda? I tak jak też wbijam sobie do sesji, to też dużo osób właśnie za mną jeździ.
i coś tam robi i to mnie troszeczkę tak denerwuje. Ogólnie teraz w GTA zostały dodane nowe samochody. Jeden, właściwie kupiłem go, Ocelot Lynx, jak się go czyta. Jeszcze tego nie testowałem, Emperor ETR1. A ten został dodany, no i myślę, że dużo, dużo ciekawszy samochód i tańszy, za $1 000 000 niecałe, który jest tutaj. I o, jest jakiś nowy też motocykl, a to ciekawe. Cliffhanger, tak się nazywa, 225 tysięcy kosztuje. O kurczę, proszę bardzo, jakiś nowy motocykl ciekawy. No i tutaj mamy tampę do driftu, która wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ja na razie jeszcze nie mam kasy, aby ją kupić. Na razie kupiłem sobie tylko tego Lynxa i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, fajnie się nim jeździ. No, ale wracając do samego GTA jeszcze. No, to jeśli chcecie ze mną pograć naprawdę, na luzie, Lucek, czy mógłbyś, bo też nie zawsze, wiadomo, czasami sobie już coś tam z ekipą robię, nie wiem, napady może nie, ale paczki, to sobie coś tam z nimi gram i też nie mam czasu albo chęci na przykład robić paczki, komuś tam pomagać w tym akurat momencie, ale przeważnie jestem skłonny do tego, żeby o coś tam porobić, pomóc, nie ma problemu. Bo nie wiem, porobić jakieś misje razem, też nie ma problemu. Ale przeważnie lubię właśnie grać sobie na sesji otwartej z innymi graczami, tuningować furki lub robić właśnie te paczki. W ogóle ta ostatnia aktualizacja Więcej Zbrodni i Finansów dla mnie jest zajebista, bo ja zawsze marzyłem o tym, aby właśnie móc grać i robić coś w sesji dowolnej z innymi graczami, a niekoniecznie wychodzić do tych wszystkich odrębnionych misji, napadów. Zdecydowanie fajniej jest dla mnie, jeśli robię sobie te paczki w trybie dowolnym. Mogę wykorzystać przede wszystkim te wszystkie pojazdy typu czołg, bo sobie kupiłem. Te pojazdy z Pegasusa, mogę sobie być nawet prezesem, myk. Nie? Te pojazdy z Pegasusa, Walkirię, nie wiem, tam Hydrę, wszystko mogę wykorzystać do tych zadań, zdobywania paczek. Można te magazyny sprzedawać, to jest super sprawa. Można sobie nawet jak jest się VIP-em, a to chyba było już wcześniej, można sobie włączyć łowcę głów, co uwielbiam. Uwielbiam latać śmigłowcem i na przykład ja sobie robię to zawsze tak, za to jest 20 tysięcy, to nie są małe pieniądze. Biorę sobie śmigłowiec, to jest chyba najbardziej lamerski sposób robienia tej misji, tego zadania, ale ja tak lubię. I lubię sobie rozwalać te cele, bardzo często robię tą misję, chyba najczęściej. Lubię rozwalać te cele bez namierzania, chyba że już się wkurzę, no to wtedy leci rakieta już z namierzaniem i ich rozwalam. Ale bez namierzania jest, myślę, dużo więcej fanu z tego trafienia. No i tutaj mamy na przykład cel, uwielbiam to podlatywać, naprawdę ja strasznie też lubiłem, jak nagrywałem odcinek z GTA San Andreas i latałem tym śmigłowcem Hunterem tam, strasznie lubiłem celować te cele bez namierzania, to było super, ale zobaczcie teraz, tutaj musimy jakoś tak podlecieć, ja myślę, że ten nasz cel jest gdzieś schowany tutaj w budynku. Musimy tak jakoś tutaj wcelować tą rakietką. O proszę, tutaj już jest jakieś dziadostwo. Nie wiem, czy go wcelowałem. VIP jest chyba schowany pod dachem. Będzie ciężko go trafić, ale nie, udało się zabić. Jakimś cudem trafiłem, to lecimy do następnego celu. Kurczę, mocno mnie uszkodzili, a ja chyba nie mam przekąsek. Lecimy do następnego celu. Także wow, mamy nowy update i w tym nowym update'cie są dwa samochody i jeden nowy motocykl. Jestem ciekawy tego motocykla nowego, bo ten z tego dużego update'u, motocykl poprzedni, taki chopper, taki Harley, jak to się mówi popularnie, no jest bardzo fajny, bardzo fajnie mi się nim jeździ, też sobie go kupiłem. Okej, co my tu mamy? I tu mamy chyba pojazd do zniszczenia opancerzony, zdaje się. O, ale pięknie wtrafiłem, wow. I uwaga. Oni tu mocno naprawdę strzelają, trzeba uważać, żeby nie zginąć. Okej. Oj, mój śmigłowiec chyba już ma dosyć powoli. Ciężko ich trafić i chyba zaraz zginę. Oj, właśnie. No, naprawdę mocno biją ci przeciwnicy. Dość mocno.
teraz niestety już nie mam śmigłowca. Muszę chwilę poczekać, aż mi się pojawi nowy. Zawsze mogę... Ten samochód jest pancerny, ale szyby nie ma pancernej, więc zawsze mogę do nich podjechać i ich łatwo załatwić. Powiedzmy sobie swój pojazd zrespawnuję. Znowu ktoś mi tutaj przeszkadza. No to jest na porządku dziennym. To jest jakiś gracz, który sobie wbił. Mogę też zadzwonić do Pegasusa i sobie swój pojazd, znaczy swojego nowego Buzarda albo Savage'a zrespawnować. Savage'em też jest dużo zabawy, niekoniecznie łatwiej nim jest. Buzard jest bardziej zwrotny i moim zdaniem troszeczkę szybszy nawet od Savage'a, więc jeśli chce się pokonywać jakieś trudne, nie wiem, tereny dosyć szybko w mieście, no to myślę, że Buzard jest lepszy, a poza tym wydaje mi się, że Savage jest mniej odporny, ma gorszy pancerz, to jest, w ogóle nie mieści mi się to w głowie. Savage jest typowo śmigłowcem, który powinien mieć zajebisty pancerz, a taki Buzard z liści i gałęzi powinien się rozwalić od razu, no ale to jest GTA, no więc nie możemy takich rzeczy tutaj brać pod uwagę. Okej, mamy tutaj limuzynkę, możemy wysadzić, a nie, to nie jest limuzynka. To jest już inny pojazd. Dobra, coś tam oberwał. Spróbujmy teraz odstrzelić. Nam chodzi tylko o VIP-a. Bodyguardy nam są niepotrzebne do niczego. Tylko nie wiem, który to jest właśnie VIP. O, dobra, już wiem. No i teraz możemy sobie jechać po kolejnych VIP-ów. Albo chyba już mogę sobie pojawić Buzarda. Jeszcze muszę czekać 19 sekund. No. I tak się właśnie gra, i tak jak gram, bardzo, bardzo często gram teraz w jeździe dowolnej, strasznie lubię robić te paczki, takie poboczne misje. Pewnie za jakiś czas mi się to znudzi, ale wiecie co, ja sobie dawkuję GTA, to nie jest tak, że gram codziennie w piątkę, tylko też gram dużo w Overwatcha, sobie trenuję tam strzelanie, a w GTA... Jak już się tak bardzo, bardzo stęsknię, to wtedy wbijam i dosłownie robię taką sesję. Jak myślę sobie, a dobra, wbiję na chwilę do GTA, no ale chwila w GTA to jest co najmniej 2 godziny. Weźmy sobie, no właśnie, Savage'a. Pokażę wam, jak latam Savage'em. Zawsze mi to wychodzi jakoś gorzej. Savage jest tutaj. No zawsze mi to jakoś gorzej wychodzi. Zawsze się gdzieś nim tam rozbije, nie jest taki zwrotny, taki klocek duży, no. No ale ma to fajne działko z pociskami wybuchowymi i dodatkowo może strzelać naprawdę sporą serią rakiet. Jeśli dobrze umiemy nim latać i operować, to jest to naprawdę zabójcza maszyna. Dobra, startujemy. No, także mamy tutaj to fajne działko. Patrzcie na to. No, także to tak jakbyśmy z Buzarda cały czas strzelali taką serią rakiet. To świetna sprawa jest. No i trzeba... Oczywiście rakiety mają dużo, dużo większy zasięg niż to działko. Ale gdy jesteśmy odpowiednio blisko celu, no to... Wow. Da się robić miazgę. Dobra. Tu mamy jakiś... Oj, 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 ten Buzard może mnie zaatakować. Bo to nie jest przyjacielski Buzard, który tam leci sobie. Nie wiem, czy go widzicie, ale jest tam. Muszę na niego uważać, mieć oko. Okej, tutaj... tutaj znam mniej więcej ten cel. I właśnie też trudniej się... No właśnie, o tym mówiłem. A zaatakował mnie. No, też go zaatakowałem, ale kurczę, no. Zniszczył mi śmigłowiec i muszę się przesiąść do Buzarda. A to gnój. Teraz powinienem go strzelić. Zawsze oddaję tutaj w GTA, jak ktoś mnie zaatakuje. Pojazdy. No i teraz mogę sobie prawdopodobnie już Buzarda pojawić. Czasami te pojazdy pojawiają się w bardzo takich dziwnych miejscach. Oj, oj, oj. Siądę czy nie? Siadłem. Jest ten koleś tutaj gdzieś w pobliżu? Chyba. Nie wiem, czy to on, czy to inny typ. No dobra, ale on chyba tutaj był specjalnie. Po to, żeby właśnie chronić te cele i dobrze, no bo wtedy jest większa zabawa, jak ktoś nam przeszkadza. A wyobraźcie sobie, jakbyśmy, no to tak jakbyśmy grali na singlu, no nie, to bez sensu. Dobrze właśnie, że ktoś mnie tutaj zabił i ktoś próbował chronić te cele. Dobra, mamy tam chyba VIP-a. No, coś tam chyba oberwał. Nie, od takiej rakiety powinien od razu zginąć, nie ma opcji. Tam jest też pod namiotem paru zawsze, typa. Gdzie on tu jest? A jest, dobra, za drzewkiem.
O Jezus. Jeszcze raz podlecę i chyba będzie to. Dobra, pięknie. No i teraz lecimy do następnego celu. Mój Buzard już ledwo co. Teraz przydałoby się włączyć namierzanie, aby jedną rakietą ściągnąć tego VIP-a. A kurczę, nie będzie to takie łatwe, bo widzę, że to chyba jest tym razem pojazd. A oni jeżdżą przeważnie pojazdami opancerzonymi. I to jest chyba ta limuzyna, którą już tam raz zaatakowałem. Możliwe. No i będzie ciężko ją ściągnąć, bo oni z tej limuzyny przeciwnicy naprawdę mocno strzelają. Jedzie sobie tutaj. No dobra, próbujemy. O, jedzie naprawdę szybko. I powoli siada mi śmigłowiec już. Ale mam tu taki plus, bo jestem bardzo blisko spawnowania się śmigłowców Pegasusa i w ogóle pojazdów Pegasusa. Znaczy no, głównie śmigłowców. Wezwiemy Savage'a. No i Savage będzie... Oj, siada. O, jeszcze żyje. Żyj. Okej. Savage będzie dużo lepszą opcją tutaj, dlatego że opancerzony pojazd no raczej nie zniesie długiej serii z działka z pociskami wybuchowymi. Nie ma opcji. Dlatego bierzemy sobie Savage'a. No i widzicie, ja się tak właśnie bawię w GTA. Bardzo lubię robić takie drobne misje. A większość ludzi tego nie rozumie, co ze mną grają. What the fuck, Lucek, co ty robisz? Chodź, zarobimy jakąś kasę czy coś. No, a ja się bardzo lubię właśnie w ten sposób bawić. To jest takie, nie wiem, takie myślę, że czyste granie, nie? Zabawa zabawą. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobra, lecimy zniszczyć ten cel. Myk. Policja jeszcze mnie goni, ale to będzie chyba tylko jednorazowy nalot. Patrzcie na to. Obym się tylko nie rozwalił o jakiś słup albo drzewo. I też Savage'em mam problemy z hamowaniem w powietrzu. Jeśli lecę już szybko i chcę zawrócić albo wyhamować nad jakimś celem, no to jest problem. Okej. Tam widzę, że jakiś... O, dobra, uwaga. Wow, ale oberwał. O, właśnie o tym mówiłem, on jest taki kloczasty, naprawdę trzeba nieźle nim operować. Okej, 24 tysiące dolarów zarobiłem, fajnie. Ciężko nim jest operować, ale ja zawsze właśnie biorę Buzarda, żeby sobie latać po mieście, bo ten jest taki no ciężki w obsłudze, ciężki. Nawet pod mostami, tak, ledwo co. A ja też strasznie lubię latać pod mostami. Buzard jest taki bardzo szybki. No i jeszcze jest ten śmigłowiec Voltarus, czy jak mu tam? Jest zbiórka w powietrzu, ja rozwaliłem właśnie śmigłowiec. Jest ten drugi śmigłowiec. Mogę wam go też pokazać, jak on wygląda. Jest mega szybki. Jest szybszy od Buzarda. Buzard jest dla mnie bardzo szybki, ale ten śmigłowiec jest naprawdę jeszcze szybszy od Buzarda. Chyba wybuchnę. No to nawet dobrze, pojawię się w jakimś normalnym miejscu. Myślę, że już będę mógł sobie zespawnować pojazd prezesa. Zobaczmy. O, mogę. Voltatus. Voltatus jest gdzieś tu? Jest gdzieś tu. Tutaj jest jakiś inny koleś. Jakiś sopel. Voltatus. Ja mówię na niego Voltarus, nie wiem czemu. Ja sobie lubię dodawać literki do nazw. Okej, jest tutaj. No i startujemy. Wygląda świetnie. Tylko ma jedną bardzo dużą wadę. Ciężko się nim ląduje, bo on jest wąski. Nie ma takich poz fajnych, żeby stabilizować to lądowanie. I często właśnie jak się ląduje na te koła, no to samo śmigłowiec się przechyla. Ale jest bardzo szybki, zobaczcie. Naprawdę jest super szybki i jest zwrotny. Skumajcie, jaki jest zwrotny. Jak na dosyć sporych rozmiarów śmigłowiec, robi świetną robotę. Patrzcie. Żadnym śmigłowcem nie lata się właśnie tak jak tym. A jednocześnie jest bardzo drogi i jeśli zapytacie się mnie, czy opłaca się go kupić, no to odpowiem, że nie. No bo Buzard jest tylko troszeczkę wolniejszy, jest opancerzony. A tego też musimy sobie wezwać poprzez Pegasusa albo właśnie pojazdy prezesa. A kurczę, no. Tylko tyle, że fajnie wygląda, unikalnie dosyć, inaczej niż wszystkie inne pojazdy, śmigłowce głównie. No jest zwrotny, jest dosyć szybki, zwrotny. No ale to każdy z was musi też stwierdzić, czy warto ten pojazd sobie kupić, czy też nie.
Pokażę wam jeszcze, jak wygląda lądowanie właśnie, takie na szybko, jak w innych śmigłowcach. No właśnie, nie? Tak to wygląda. On bardzo często się tak przechyla, jeśli lądujemy tak na szybko i ciężko to też tak konkretnie opanować. No, trzeba lądować bardzo ostrożnie, powoli. O, widzicie? Nawet teraz mnie trochę przechyliło, tak nawet dosyć dobrze wylądowałem, także no musicie mieć to na uwadze, że jest ciężka sprawa z nim. Okej, okay. Pograłem troszeczkę, mam nadzieję, że wam odcinek się podobał, ale wytłumaczyłem też bardzo ważną rzecz, którą chciałem wytłumaczyć w tym odcinku. Tak, traktujcie mnie normalnie jak normalnego gracza, naprawdę będzie nam się fajniej grało i fajniej bawiło w tej grze i w ogóle w online i w wszystkich innych grach, gdzie mnie tam spotykacie. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, na razie, pa pa.